opadów deszczu z 2 tygodnie nie ma i stwierdziłam, że tak. Normalnie mamy styczeń i tak wyrosła ta pietruszka. Słuchajcie, pora wyjść z mojej nory. Tak naprawdę siedzę w domu i stwierdziłam wczoraj, że idzie duże ciepło. Już dzisiaj mamy 15 stopni, jest naprawdę tak przyjemnie. W przyszłym tygodniu w ogóle przewidują już 18 stopni, więc stwierdziłam, że muszę zrobić małe przemeblowanie w naszym mieszkaniu. A tak naprawdę przemeblowanie koło mieszkania. I za chwilę Wam właśnie pokażę na przebitkach, jak to wszystko wygląda, co ja tu zrobiłam i trochę Wam opowiem. Przez to, że był taki czas opadów, nie można było siedzieć za bardzo na zewnątrz. Dlatego, że często zrywał się duży wiatr, wszystko się przewracało. Były też właśnie opady deszczu. Natomiast już tych opadów deszczu z 2 tygodnie nie ma i stwierdziłam, że tak naprawdę muszę sobie zagospodarować balkon. Bo słuchajcie, zaczęłam jakoś tak bardzo ludziom zazdrościć, że siedzą sobie właśnie na tych swoich tarasach. Teraz pokazuję, co ja tu zrobiłam. Oprócz tego, że zrobiłam sobie właśnie zejście do ogródka, ja będę z tego ogródka korzystać, jak będzie sezon, czyli właśnie postawię te wszystkie meble, które mam zasłonięte taką niebieską płachtą, to tutaj mam taki mały balkonik. Mały balkonik, dlatego że nie mieści się na nim dużo, ale tak naprawdę to będzie wystarczające jeszcze w tym okresie takim mocno wiosennym, czyli mamy dzisiaj 31 stycznia i wystarcza mi to na to, żebym właśnie wypiła sobie chociaż tutaj rano kawę. Rano, tak naprawdę rano, jest jeszcze bardzo ciemno i nagrałam Wam wcześniej odcinek właśnie o moich rachunkach w Turcji z moją właśnie iluminacją. A słuchajcie, postawiłam sobie tutaj właśnie stolik i 2 krzesełka. Mieliśmy 4 krzesełka i tak naprawdę początkowo to mieszkanie wynajmowaliśmy. I słuchajcie, jak to jest z wynajmem? Tak naprawdę komuś wynajmiecie, później tak, połowę rzeczy macie zniszczonych, 2 krzeseł nie ma, nie wiadomo co się stało. A tak naprawdę jeśli coś wynajmujecie, to nie opłaca się nic fajnego, porządnego kupować, ani w ogóle nie wynajmować ładnych mieszkań. Takie są moje doświadczenia z wynajmem. Słuchajcie, mimo tego, że ukradli nam albo zepsuli 2 krzesełka, no to mamy jeszcze 2 krzesełka. Mamy stolik, mamy parasolkę i naprawdę jest tu mega przyjemnie. Dzisiaj jest takie ocieplenie, że już czuję, że będę tu siedzieć. Chciałabym się właśnie czymś pochwalić. Słuchajcie, wczoraj albo przedwczoraj siedziałam pół dnia i naprawiałam lampki choinkowe. Mam takie lampki choinkowe i one mają tutaj chyba 2, 4, 8 kabli. I tak naprawdę chyba 2 kable udało mi się naprawić, że tych światełek świeci więcej, a jeden kabel jeszcze nie udało mi się naprawić. W ogóle odcinałam te światełka, łączyłam, zamykałam tylko obwód prądu, żeby były wszystkie te takie podejrzane światełka. Po prostu poucinałam, połączyłam i tak to nie dawało rady, ale słuchajcie, jest i tak super, bardzo dużo światełek świeci, jestem bardzo zadowolona z tego efektu. To jest ta część tu, które właśnie tutaj tak do góry wyrosły. Po drugiej stronie na razie jest pusto, widzicie, mamy takie 2 tuje. No i one idą tak w swoim kierunku, czyli możliwe, że się tak właśnie połączą i zazielenią. Dobra, wyszłam z balkonu, żeby pokazać Wam wejście na balkon, jak to wygląda. Od ogródka wygląda to tak i tak.
I tak naprawdę tutaj właśnie mówiłam o tej niebieskiej płachcie i o tych meblach ogrodowych, które będą stały na tym miejscu, gdzie ja stoję, a tutaj za mną jest ten balkonik. W ogóle wzięłam się bardzo porządnie za przygotowywanie tego balkonu, dlatego że słuchajcie, tak umyłam okna i w ogóle cały ten balkon, że to wszystko tak lśni, to jest taka krystaliczna czystość. Po prostu przyjemnie będzie usiąść, za chwilę wam pokażę, co mam jeszcze na tym balkonie, ale zanim przejdę do balkonu, to tylko wam powiem, że tutaj w ogóle ta budowa przede mną już bardzo dobrze idzie. W zasadzie cieszę się, że się kończy, dlatego że wiecie, przez to, że ta budowa ciągle trwa, to tu jest tyle robotników, tyle po prostu huku i chciałabym jeszcze wam właśnie pokazać, że tu pod kątem mam morze i morze jest iście niebieskie. Naprawdę to jest tak piękny kolor właśnie morza, tak samo jak tej plastikowej płachty. To przechodząc jeszcze do tego mojego ogródka, no to tu jest tak naprawdę ściernisko. Trochę coś odrasta. W ogóle patrzcie, zakwitła mi bogunwilla i teraz uwaga. Mam śmieci w ogródku. Słuchajcie, to są rachunki za wodę. Tutaj rachunki za wodę po prostu są przyczepiane z tyłu do liczników i później te kartki nam, słuchajcie, tak latają. Ja nawet nie wiem, czy to jest i o co chodzi, ale tak po prostu takimi paragonami dają właśnie rachunki w Turcji. Tu są właśnie te tuje z iluminacją wieczorną, także to pokażę wam nocą, nagramy coś ciekawego. Natomiast tu z tej drugiej strony to jest właśnie sąsiad, który sprzedaje mieszkanie. Wchodzimy tak naprawdę do mnie na balkon i słuchajcie, tutaj mam schody. I ja się tymi schodami chwaliłam, że właśnie je sama układałam i robiłam je. Słuchajcie, ja ten beton kładłam tutaj na deskę. Na deskę do krojenia. Tutaj jeszcze właśnie mam taki bałagan i mam te deski do krojenia. Także wyobraźcie sobie, to jest po prostu do grilla takie. A tutaj mam białą deskę do krojenia i tak właśnie stawiałam te schody. Także w ogóle jestem bardzo zaskoczona, że te białe kamyczki jeszcze się trzymają, bo wiecie, ja je tak po prostu poprzyczepiałam na ten beton, trochę odpadały, ale nawet dają radę. Tam, gdzie zahaczyłam butem, to coś odpadło, ale generalnie może być. Słuchajcie, hit też, jak ktoś ogląda, to wie, o czym ja mówiłam. Pietruszka, patrzcie. Tu mam taki właśnie iście instagramowy kącik, wiecie, doniczki, właśnie zioła. Mam pietruszkę, o której kiedyś mówiłam, że mąż jakieś 5 miesięcy temu wysiał zioła. I właśnie narzekał, że to w ogóle nie wschodzi, że podlewa to, ale jest właśnie tak gorąco, że nic nie kiełkuje. I teraz w styczniu, właśnie w grudniu też były takie opady deszczu, że to tak mocno ruszyło. No ja kiedyś wychodzę właśnie do ogródka i mówię mu, ej, ty weź, wiesz, jak ci tam po prostu pietruszka wyrosła, że to jest takie ziele, tak to bujnie tutaj wyrosło, patrzcie. Normalnie mamy styczeń i tak wyrosła ta pietruszka. Tak na razie właśnie mało jej używamy, żeby była tutaj właśnie fajnie, tak instagramowo do filmów. Tutaj mamy małego grilla, którego, słuchajcie, przywieźliśmy jeszcze z Polski. Jak przyjeżdżaliśmy tutaj właśnie, nie wiem, jeszcze chyba 2 lata temu, no to tak zastanawialiśmy się, co do tej Turcji przywieźli. Tak co mieliśmy w tym domu, to po prostu braliśmy i do tej Turcji właśnie wieźliśmy samochodem. No i tutaj od razu mamy właśnie z krzesełka i stolik. Dzisiaj jest naprawdę maksymalnie gorąco, już gorąco jest mi w tym kombinezonie, więc zrobię sobie za chwilę drugą kawkę i się rozbiorę. Słuchajcie, tutaj mam nawet takie złote podkładki. Słuchajcie, w takim totalnie tureckim stylu, dlatego że ja się często śmieję i też zrobiłam film na ten temat, że właśnie złote wyposażenie kuchni, tak naprawdę bardzo dużo dodatków. W tureckich wnętrzach jest takie pozłacane, takie na bogato. Turcy lubią przepych, lubią brylanty, lubią złoto. Kiedyś przy okazji jakoś gdzieś kupiłam i nigdy ich nie używałam. One są właśnie fajne, gumowe, więc będzie łatwo je tutaj wyczyścić. A mogą leżeć na balkonie i śmieję się, że one są w takim iście po prostu tureckim stylu, a w złocie. Nawet mój mąż właśnie zwrócił uwagę, że jak ja tutaj załączyłam tą iluminację, wszystko jest tutaj w takim kolorze beżu, właśnie żółci. No i słuchajcie, tego złota, i tak się śmiałam, że ale dopasowałam. Patrzcie, jaka czystość balkonu. Chciałam się pochwalić, bo tutaj aż widać meble
po drugiej stronie. Wiecie, to jest takie szkło, tylko że ono zazwyczaj jest takie brudne, że nic nie widać. Przez to, że tak bardzo trudno jest właśnie utrzymać ten balkon w czystości, posadziliśmy sobie tutaj bogunwillę i właśnie mamy nadzieję, że ona tak szybko się rozrośnie, że puścimy te pędy po prostu na balkon i to bardzo fajnie nam właśnie zasłoni balkon i będzie tak na różowo, jak będzie właśnie kwitła. So strong.